Cześć, witajcie. Słuchajcie, chciałbym przedstawić Wam dzisiaj silniczek, który wyciągnąłem z zagęszczarki. Słuchajcie, jest to silnik japoński L40AE. No i słuchajcie, to jest 200 pojemności. Bez jednego chyba dziesiątego. No i teraz słuchajcie, jaka jest sprawa. Silniczek sprawdza się bardzo dobrze. Natomiast wiem, że wielu ma problemy z tymi silnikami. Nie chcą w ogóle odpalić. Natomiast słuchajcie, no te silniki są jakie są. Słuchajcie, przede wszystkim prawda jest taka, jeżeli taki silnik ktoś ma, to raczej o niego nie dba. Czyli on chodzi ile może. No bo cóż, jak tylko odpali, to niech sobie chodzi, nie? Generalnie słuchajcie, to jest silnik bardzo prosty. Posiada tylko wtrysk, dekompresator. Tu jest dekompresator wiecie o co chodzi, o rozruch. No i co? Nie ma, słuchajcie, żadnego czujnika oleju. Jest tylko wyciągany wskaźniczek, można sobie podglądnąć. Jest, słuchajcie, dźwignia do gazu, którą można sobie płynnie wyregulować gaz. Pompa wtryskowa, bardzo prosta. Generalnie rzecz jest jaka. Części do tych silników są bardzo tanie. Jako zamienniki. Wiadomo, w oryginale wszystko kosztuje, ale słuchajcie, to kosztuje, ale to robi swoje. To chodzi naprawdę lata, taki silnik, także jak ktoś potrzebuje silnik do jakiejś pompy założyć, do jakiegokolwiek urządzenia w dieslu, który nie bierze dużo tak naprawdę nakładu, czyli dużo paliwa, a robi swoje, no to naprawdę taki silnik polecam. Nie ma rozrusznika, jest to mankament, bo można by było go gdzieś tam z daleka włączać. Jest, słuchajcie, miejsce na rozrusznik. Słuchajcie, wałek posiada klina. Ja sobie założyłem koło, bo wygląd widać chyba wtedy, jak się obraca, choć na filmie tego nie widać dokładnie, bo widać, że się kręci w drugą stronę. Taki zbiornik nie wiem na ile wystarcza, bo nigdy nie lałem go do pełna, ale na pewno, słuchajcie, robi swoje. No i co, pokażę Wam, jak to bierzeństwo uruchomić. No i przede wszystkim, słuchajcie, rzecz jest jaka. Od kondycji takiego silnika zależy, czy taki silnik utrzyma Wam wolne obroty. Jeśli kupujecie takikolwiek silnik tego typu, dowolny kipora, nie sugerujcie się, że dymek puszcza. To jest zwykły diesel, ma prawo puścić dymek, czy taki. W każdym bądź razie ma prawo się pojawić, tym bardziej silnik bez obciążenia. Natomiast jeżeli silnik tego typu macie, uruchomicie i ten silnik nie trzyma Wam obrotów, no to niestety, słuchajcie, musicie się liczyć z tym, że jeżeli on obrotów już nie chce utrzymać, no to świadczy po prostu o jego kondycji, w jakim on stanie jest. Generalnie, słuchajcie, żeby uruchomić silnik, co trzeba zrobić? Dźwignia. Znaczy, pierwsze co, odkręcamy kranik, prawda? Mamy kranik do paliwa, odkręcamy kranik. Włączamy dźwignię do gazu. Jeżeli tą dźwignię bierzemy w ten sposób, jednocześnie go gasimy, no zmniejszając gaz, prawda? Jeśli potrzebujecie śrubę do wyregulowania dokładnie obrotów pracy, tu macie na dole śrubę. Tą śrubą możecie sobie wyregulować dokładnie obroty, jakie mają być. Od razu powiem o jednej rzeczy. Tu, słuchajcie, w dolnej części jest filterek paliwa. Bardzo często pomijany przez ludzi, nie wiem dlaczego, myślą, że to jest zwykły korek. To nie jest, słuchajcie, korek. Pasuje, jeżeli wymieniacie olej, a pasuje go wymieniać, bo wiadomo, że to jest silnik, który pracuje bardzo ciężko, to wyciągnijcie sobie ten filterek, jego się nie wymienia. To jest filterek, który możecie sobie wyczyścić, wydmuchać, wykąpać. Co sobie zrobicie, to jest Wasza sprawa, ale czyści się go bardzo ładnie, a tamtego syfu naprawdę się zbiera. Macie śrubę spustową do oleju, co prawda w bardzo dolnej pozycji jest jedna, jest śruba druga, także macie śruby dwie. No i co, słuchajcie, co Wam jeszcze mogę wytłumaczyć tutaj? Jak macie wszystko tylko szczelne, on ma prawo chodzić. Dobra, słuchajcie, nie wiem jak ja to zrobię, mając tylko jedną rękę. No i co, przede wszystkim powiem Wam jedną rzecz. Ja osobiście mam tutaj... słuchajcie, bardzo krótki sznurek. Ten sznurek no, ma z 80 cm, może nawet nie ma. Jest mi ciężej zapalać, ale mimo to, słuchajcie, pokażę Wam, że to coś może odpalić. No i dobra, dźwignia włączona, gaz włączony. Ja sobie odłożę telefon, może będzie to widać, może nie, jak tylko nie pierdyknie. No, może i pierdyknie.
Dobra, robimy próbę. Więc tak, włączam dekompresator. I ta dźwignia się schowała. Kręci się silnik. Ustawiam dekompresator, słuchajcie, w pozycji takiej, żeby był zablokowany. I teraz ciągniemy za wajchę. Nie zapalił. To jeszcze raz. Ciągniemy za. Ustawiony dekompresator. Za bardzo zdjąłem gazu, ale to zaraz Wam jeszcze raz pokażę. W każdym razie, słuchajcie, tą dźwignią regulujecie sobie obroty. No i słuchajcie, ja spróbuję zapalić go jeszcze raz i ustawimy jak najniższe obroty, żeby Wam pokazać, że to coś na tych wolnych obrotach naprawdę działa. No i dobra, jeszcze jedna próba. Ej, kurka. No właśnie, to są, słuchajcie, wolne obroty. Można uzyskać jeszcze niższe. Natomiast nie ma konieczności, bo będzie nim tylko bardziej terypało. W każdym razie on sobie tylko, można powiedzieć, teraz tylko pyrka. No, coś sobie tam podniesie, ale to nie ma co robić. Może nie będzie się opuścić. Oj, chyba przesadziłem troszeczkę. No słuchajcie, to jest silnik, który nie ma jakiegoś tam wielkiego koła zamachowego. W każdym razie, słuchajcie, no tak wygląda praca takiego silnika. Obroty, słuchajcie, uzyskuje naprawdę wysokie, bo to jest silnik wysokoobrotowy. Możemy zrobić jeszcze jedną próbę odpału. Więc tak, załączam dźwignię do gazu, dekompresator wciśnięty. No i słuchajcie, nie ma cudów, po prostu pociągam ze sznurek i... Tylko sobie pyrka. Dobra, zgasiłem, słuchajcie, bo no nie ma sensu, po prostu dopracuję i tyle, nie? Także słuchajcie, myślę, że filmik się komuś przydaje, jak to uruchomić. Jeśli macie jakieś problemy, po prostu najnormalniej w życiu piszcie. Co będę mógł, to będę się starał Wam telefonicznie, może nie, ale po prostu drogą tego YouTube'a będę się starał Wam pomagać to, co tylko będę mógł, żebyście po prostu byli zadowoleni. Subskrypcję sobie kliknijcie, tam gdzieś, słuchajcie, jak potrzebujecie. Mam też filmik, na którym pokazuję naprawę takiej pompy, jakbyście czasem potrzebowali. Także słuchajcie, śmiało oglądajcie, piszcie. Także co, jeszcze raz dziękuję za obejrzenie filmu, że dotrwaliście do końca. No i cóż, dzięki, do zobaczenia i pozdrowionka.